wkroczenie w 1944 roku wojsk sowieckich na terytorium państw Europy Środkowej było początkiem podporządkowania tego regionu Sowietom. Jesienią 1943 roku Stalin utworzył ośrodek władzy w Polsce. Kierowali nim polscy komuniści, skupieni w Związku Patriotów Polskich. Byli oni odkomenderowani przez partię bolszewicką, by walczyć nie o Polskę, ale o zwycięstwo komunistycznej rewolucji. Lublin witał wolność, którą zwycięskie wojska sowieckie i polskie przyniosły mu na swych bagnetach. Witał niepodległość, którą umęczonemu krajowi wieścił pierwszy manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Witał sztandar biało-czerwony, który po raz pierwszy po latach niewoli zalopotał nad miastem. Drugiego lipca w Moskwie powołano Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który zainstalowany został przez Sowietów w Chełmie, a następnie przeniesiony do Lublina. Poza pisarką Wandą Wasilewską oraz awansowanym do stopnia generała pułkownikiem Zygmuntem Berlingiem znaleźli się tam działacze mniejszego formatu. Głównym zadaniem nowej władzy była eliminacja przeciwników politycznych. Za głównego wroga uznano Armię Krajową. Dekretem polskiej władzy państwowej stworzono na wyzwolonym obszarze Rzeczypospolitej specjalny sąd Darny, w którego kompetencje wchodzą sprawy o zdrady narodu polskiego. Przed sądem stanęli renegaci, którzy nie tylko wyrzekli się polskości, ale postępowaniem swym czynnie pomagali Niemcom w ich zbrodniach. Na podstawie tego dekretu, obok autentycznych zbrodniarzy wojennych i kolaborantów, oskarżano żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. W przypadku 11 przepisów wprowadzono zagrożenie karą śmierci. Szerokie możliwości wymierzania kary śmierci dawał również Kodeks Karny Wojska Polskiego, przekazujący sądom wojskowym przestępstwa osób cywilnych. Symbolem terroru nowej władzy stał się Zamek Lubelski. Od sierpnia 1944 roku istniało tu polityczne więzienie podległe władzom sowieckim, a następnie Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. W latach 44-54 więziono tu i torturowano około 35 tysięcy osób. Życie na zamku straciło ponad 300 osób. Najważniejszym argumentem dla trwałości komunistycznej władzy w Polsce była obecność Armii Czerwonej w formalnie suwerennym kraju. Aresztowaniami, internowaniami zajmowały się jednostki NKWD. Łącznie tylko z tak zwanej Polski Lubelskiej do stycznia 45 roku wywieziono do łagrów blisko 50 tysięcy ludzi. W marcu 45 roku, w odpowiedzi na zaproszenie marszałka Georgija Żukowa, 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego stawiło się w Pruszkowie, gdzie miały się rozpocząć rozmowy na temat ułożenia wzajemnych relacji. Wszyscy oni zostali aresztowani i wywiezieni do Moskwy. Руководители польского подполья понимали, конечно, что убийствами из-за угла представителей Красной Армии и советской власти, диверсионными актами и шпионажем, им не остановить неумолимый ход событий, не предотвратить свою обреченность, и поэтому основную ставку в борьбе против советского государства они ставили на подготовку войны против Советского Союза. Географическое и экономическое положение Польши таково, что она должна дружить или с Советским Союзом, либо быть в блоке Германии. Другого пути нет и быть не может. Польское подполье, которым руководило во всем эмигрантское правительство, избрало блок с Германией. Подсудимые полностью изобличены в совершенных выше преступлениях. Wśród aresztowanych znaleźli się
Leopold Okulicki, komendant główny Armii Krajowej, czterech członków Krajowej Rady Ministrów z jej przewodniczącym, wicepremierem Janem Stanisławem Jankowskim oraz siedmiu członków Rady Jedności Narodowej z jej przewodniczącym, wybitnym działaczem socjalistycznym Kazimierzem Pużakiem. Stanęli oni w głośnym procesie 16 przed Sądem Najwyższym Związku Sowieckiego. Zostali skazani na wieloletnie kary więzienia. Porozumienia jałtańskie z lutego 1945 roku przewidywały utworzenie nowego rządu polskiego pod nazwą Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, który miał uzyskać polityczne poparcie trzech mocarstw. Głównym jego zadaniem miało być przeprowadzenie możliwie najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, powiedział w Moskwie Władysław Gomułka do premiera polskiego rządu RP na uchodźstwie Stanisława Mikołajczyka w czerwcu 1945 roku w trakcie rozmów na temat powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Bezpieka. UB, jak potocznie nazwano aparat Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, była obecna we wszystkich obszarach życia społecznego. Oznaczało to masową kontrolę korespondencji, podsłuchy telefoniczne, podsłuchy w mieszkaniach. Inwigilowano przeciwników politycznych oraz zakładano tak zwane teczki. Kartoteka szybko się rozrastała. W 1949 roku znajdowały się już w niej dane 1 200 000 osób. W resorcie bezpieczeństwa publicznego, a także we wszystkich instytucjach, wszędzie funkcjonowali sowieccy doradcy. Znaczną część kadry kierowniczej bezpieki stanowili polscy absolwenci szkoły NKWD w Kujbyszewie. W lutym 1946 roku utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej. Była to paramilitarna organizacja, której zadaniem było wspieranie milicji. W szczytowym okresie liczyła ona nieco ponad 400 tysięcy osób. Ważnym instrumentem kierowania społeczeństwem była propaganda. Już w lipcu 1944 roku powołano resort informacji i propagandy. Odpowiedzialny za zarząd drukarniami, dysponowanie papierem, inspirowanie i kontrolę gazet. W styczniu 1945 roku powołano Centralne Biuro Kontroli Prasy, przemianowane później na Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Tegoroczny obchód Bożego Ciała miał w Polsce przebieg szczególnie uroczysty. Po raz pierwszy od lat 6 niesiono pod baldachimem monstrancję, a tłumy wiernych czcili Najświętszy Sakrament uroczystą procesją. Po raz pierwszy rozkołysały się nad Polską dzwony kościelne, wieszcząc krajowi śpiżową prawdę wiary i wolności. Na terenie całego kraju udział w święcie brali przedstawiciele władz państwowych i wojska. Zgodnie z zaleceniem Stalina komuniści odstąpili od jawnego prześladowania Kościoła. Stwarzali propagandowe wrażenie, że odradza się Polska wolna, sprawiedliwa i demokratyczna. Dlatego zachowano symbole narodowe i nazwę państwa Rzeczpospolita Polska. Przywracano przedwojenne, tradycyjne święta państwowe i kościelne. Tak mi to pomóż Bóg, tak mi to pomóż Bóg. Pociąg wiozący prezydenta i premiera przybywa na dworzec. Z 21 kwietnia na Kremlu premier rządu tymczasowego Rzeczypospolitej obywatel Osóbka Morawski oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Radzieckiego marszałek Stalin podpisali radziecko-polski pakt wzajemnej pomocy, przyjaźni i powojennej współpracy.
podpisaniu paktu marszałek Stalin wygłosił przemówienie, którym między innymi powiedział: układ ten stanowi gwarancję niezawisłości nowej demokratycznej Polski, gwarancję jej mocy, jej rozkwitu. Polska stała się instrumentem w polityce Moskwy, której interesy decydowały o utworzeniu na ziemiach między Odrą a Bugiem państwa wasalnego przy zachowaniu pozorów niezależności. Komuniści rozpoczęli wdrażanie polityki świadomego i pełnego uzależnienia gospodarczego od Związku Sowieckiego. Jednym z efektów tej polityki było odrzucenie w czerwcu 1947 roku pod naciskiem Moskwy udziału Polski w realizacji planu Marshalla, czyli propozycji rządu USA udzielenia pomocy gospodarczej wszystkim krajom europejskim, które ucierpiały w II wojnie światowej. Projekt ten nie stawiał żadnych warunków politycznych. Dnia 1 sierpnia wrócili z Poczdamu prezydent Bierut oraz przedstawiciele rządu jedności narodowej. Jak wiadomo, delegacja polska uzyskała na konferencji Wielkiej Trójki zatwierdzenie zachodnich granic Rzeczypospolitej. W ten sposób wkracza Polska na drogę ostatecznej stabilizacji politycznej i gospodarczej. W sierpniu 1945 roku podpisano umowę ustalającą zasady udziału Polski w wyznaczonych w Poczdamie odszkodowaniach wojennych. Polska miała otrzymywać 15% z sumy odszkodowań przyznanych Związkowi Sowieckiemu. W zamian Polska miała dostarczać węgiel, za który Rosjanie płacili 1 dolara i 25 centów. Szwecja i Dania płaciły po 15 dolarów za tonę. Przed dzień referendum ludowego marszałek Grzymierski, minister Minc i generał Spychalski przybyli na wiec robotników fabryk ludzkich. Najważniejsza rzecz to jedność narodu. Najlepszą jej manifestacją wasze trzykrotne tak, mówi marszałek. Robotnicy słuchają go w skupieniu. Z nie mniejszym zainteresowaniem wysłuchują przemówienia ministra Hilarego Minca. Zdają sobie sprawę z tego, że referendum ludowe to egzamin dojrzałości obywatelskiej. W czerwcu 1946 roku przeprowadzono referendum dotyczące istnienia Senatu, utrwalenia przemian gospodarczych, w tym nacjonalizacji przemysłu oraz sprawy zachodnich granic. Władze wykorzystały je jako poligon doświadczalny przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Rozwinięto na niespotykaną dotąd skalę propagandę głosowania 3 razy tak. Wynik referendum został sfałszowany przez grupę sowieckich funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Badania oparte na utajnionych przez 40 parę lat materiałach archiwalnych pozwoliły ustalić, iż przeciwko głosowało nie mniej niż 73% Polaków biorących udział w referendum. Warszawa radośnie święciła zwycięstwo wyborcze demokracji, które w istocie swej jest zwycięstwem olbrzymiej większości narodu polskiego nad elementami warcholstwa i wstecznictwa. Manifestacyjny pochód członków związków zawodowych i organizacji społecznych przeciągnął ulicami miasta, wznosząc okrzyki na cześć zwycięstwa demokracji. Wybory parlamentarne z 19 stycznia 1947 roku stały się wielką lekcją wychowawczą, podczas której stosowano brutalny terror. Oddanie głosu na Polskie Stronnictwo Ludowe było obarczone ogromnym ryzykiem. Według oficjalnych wyników PSL otrzymało jedynie 10% głosów. Ze szczątkowych danych wynika zaś, że faktycznie swój głos na PSL oddało ponad 60% wyborców. Sfałszowane wybory oznaczały ostateczną klęskę oczekiwań i nadziei Polaków na powstanie niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.
były faktycznym odrzuceniem podmiotowości narodu i instytucji państwa demokratycznego na ponad 40 lat. W Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie KCPPR i CKWPPS, na którym ustalono, że Kongres Zjednoczeniowy rozpocznie swe obrady 8 grudnia. Nowa partia stanie się rozumem, honorem i sumieniem Polski Ludowej, powiedział sekretarz generalny KCPPR Bolesław Bierut. Józef Cyrankiewicz, sekretarz generalny CKWPPS, stwierdził, że zjednoczenie ruchu robotniczego przyspieszy zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju. W kwietniu 1947 roku komuniści zdecydowali o likwidacji Polskiej Partii Socjalistycznej i stworzeniu jednej partii robotniczej. Ich celem było przejęcie pełnej kontroli nad wszystkimi sferami życia społecznego i gospodarczego, kulturą oraz walka z Kościołem katolickim. Ważną rolę w kreowaniu nowej elity władzy odegrał powstały w lipcu 1948 roku Związek Młodzieży Polskiej, przybudówka partii komunistycznej. ZMP wchłonął wszystkie inne organizacje młodzieżowe. Był w sensie dosłownym polskim odpowiednikiem sowieckiego Komunistycznego Związku Młodzieży Komsomołu. ZMP miał wychowywać młodzież w duchu ateistycznym i kolektywistycznym, propagować hasła komunistycznej przebudowy świata. Realizował działania na rzecz dalszego upolitycznienia oświaty i wychowania. Stał się tubą propagandy komunistycznej wśród młodzieży oraz narzędziem jej ideologicznej indoktrynacji. Spółdzielnia żyje dopiero jedną wiosnę. Dużo się tu jednak zmieniło. Ludzie jakby nie ci sami. Z początku każdy, gdy zachodził do stajni, podrzucał garść owsa swojemu koniowi. Ale do dobrego ludzie się szybko przyzwyczajają. Teraz już zapomnieli, który swój, a który sąsiedzki. Wszystkie 43 stały się swoje. Kolejnym etapem była próba kolektywizacji wsi. Chodziło o likwidację prywatnej własności ziemi. Wbrew nachalnej agitacji i propagandzie, przeprowadzonych wzorem sowieckim, program kolektywizacji został przez polskich chłopów odrzucony. Oto wasze mięso, tusze wieprzowe ukryte w brudnej piwnicy. Garnki pełne topionego szmalcu i masła. Konserwy. To tylko drobna część zapasów wykrytych w mieszkaniach spekulantów przez kontrolę społeczną działającą z inicjatywy Komisji Specjalnej. Równowaga na rynku żywnościowym została przywrócona. Spekulanci zostaną ukarani. Ofensywę przeciwko prywatnym przedsiębiorcom rozpoczęto w czerwcu 1947 roku. Uchwalono ustawę o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Dawała ona władzy instrumenty prawne dla stosowania represyjnej polityki wobec kupców i rzemieślników. Walka z prywatnym handlem prowadzona była przy pomocy społecznych komisji kontroli cen. Stosowano tak zwane domiary podatkowe, rewizje i przeszukania, wywłaszczenia, odbieranie koncesji na działalność gospodarczą. Wielką represyjną rolę odegrała Komisja do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Komisja miała sieć delegatur we wszystkich miastach wojewódzkich. Mogła orzekać kary obozu pracy w wymiarze 2 lat, drakońskie kary grzywny do wysokości 5 milionów złotych, ponad 300-krotna wartość przeciętnej pensji oraz przepadek mienia. Wkrótce powstało ponad 100 obozów pracy przymusowej, a przeciętna liczba skazanych nie spadała poniżej 150 tysięcy osób rocznie. Wydawać by się mogło, że ideologia komunistyczna narzucona Polakom powinna być w pełni odrzucona. Jednak nie do końca tak było.
Za cenę utraty wolności politycznej i gospodarczej komuniści gwarantowali bezpieczeństwo socjalne oraz awans zawodowy. Przede wszystkim umożliwiono awans cywilizacyjny mieszkańcom wsi. Ogromną rolę odgrywało hasło reformy rolnej oraz powszechnego wykształcenia. Część beneficjentów tych przemian stanowiła główną podporę systemu komunistycznego. Partia obejmowała wszystkie przejawy życia człowieka, wszystkie grupy społeczne i wszystkie przedziały wiekowe. System ideologiczny miał zmusić społeczeństwo do milczenia i akceptacji narzuconych reguł. Nowy komunistyczny człowiek miał być anonimową cząstką kolektywu, trybikiem w maszynerii biurokratycznego państwa, a nie wolną, odpowiedzialną jednostką. Tak powstawał Homo Sovieticus, człowiek bez odpowiedzialności, inicjatywy i zdolności twórczych, człowiek konformistyczny i zunifikowany. System zaczął kreować nową mowę, która służyła jego potrzebom ideologicznym i nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Słowa nabierały sensu w zależności od celu określonego przez władzę, nie zaś od treści wypowiedzi. Skomentował to jeden z uczestników święta w Lublinie, który tak pisał w 1949 roku w liście przejętym przez cenzurę działającą przy Urzędzie Bezpieczeństwa. U nas przygotowują się w Lublinie do święta 1 maja. Trzeba będzie krzyczeć niech żyje, bo inaczej będzie źle. Jak grają, tak trzeba tańczyć. Ale jest teraz takie przysłowie. Przeżyliśmy okupację, przeżyjemy demokrację.